Wtedy wasza wysokość, tygrys zdjął rękawice i dalej w ucho Bostona. Sędzia chciał wskoczyć między nich, ale jak mógł coś zrobić, kiedy był wzrostu, no ja wiem. Jak nasz minister finansów. No mniej więcej. Stać! Zatrzymać karoce! Co się stało? A tak? Nie. Jaka piękna rezydencja. Jak ja bym chciał mieć taki domek. Na lato. No, ja na to jak na lato. Ale o co ty się pytasz? No, czy wasza wysokość chciałaby wynająć tę rezydencję na lato? Na lato? Nie, w ogóle chciałbym ją mieć. No, ale ona pewnie sporo kosztuje, a nasz budżet jest w fazie reform. I nie możemy sobie teraz pozwolić. Tu, nie możemy sobie pozwolić. Wymyśl coś! Ja mam pomysł. Dawaj. Wystawimy nakaz eksmisji. Podeślemy paru chłopaków z jednostki specjalnej. Obecnemu właścicielowi damy mieszkanie socjalne i już. Na 16 będziesz miał, wasza wysokość, ten dom. Piękny, szybki, wojskowy plan. Żartujecie, prawda? Ale tak nie można. To jest wbrew prawu. Cicho bądź. Prawo to ja. W imieniu króla otwierać! Słucham panów. Oto nakaz eksmisji. Do 16 ma pan opuścić posiadłość, zabierając tylko rzeczy osobiste. Ale jak to? Przecież ja nic nie zrobiłem. Litości! Ja tam nie wiem. Rozkaz to rozkaz. Pozostałe ruchomości zostaną odesłane do pańskiego mieszkania socjalnego na Koziej Górce w ciągu tygodnia. Jeśli się pan nie zgadza, mamy rozkaz eksmitować pana przy pomocy środków bezpośredniego przymusu. Co się tu dzieje, panie sierżancie? Co się stało? Król kazał przejęcie tej rezydencji, panie Loci. Ale jak to rozkazał? Dlaczego? Co zrobił ten pan? Co pan narozrabiał? Kim pan jest? Jestem kupcem zbożowym. Moje nazwisko Wołek. Nie wiem, co się dzieje. 3 tygodnie temu skończyłem budowę i wprowadziłem się do tego domu. A teraz ja nie wiem. Król? Wasza wysokość, mam prośbę. Proszę powstrzymać nakaz eksmisji pana Wołka, dopóki nie porozmawiamy. Tak, to ważne. Nie tylko. Dla waszej wysokości także. Tak, może nawet ważniejsze. Dobrze? Okej, czekamy. Król prosi o przerwanie akcji. Ale ja muszę mieć rozkaz na piśmie, panie Loci. Zaraz będzie pisemny rozkaz. Nowy rozkaz króla. Eksmisję przerwać. Tak jest! Dziękuję. 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 No ale dlaczego nie mogę? Jestem tu najwyższym władcą. Mogę zrobić, co chcę, czyż nie? Królu, bycie władcą, dobrym władcą, wcale nie oznacza robienia tego, co się chce. A już na pewno nie można od tak sobie zabierać komuś jego własności. Bo niby co? Bo własność prywatna to podstawa zdrowych zasad działania społeczeństwa i państwa. Jeśli ktoś ciężko pracując zarobił pieniądze i za te pieniądze kupił sobie dom, to ma on prawo ten dom mieć, używać go, czerpać korzyści z posiadania domu. Jakie korzyści? No, na przykład może go wynająć za pieniądze. Może go także sprzedać lub nawet oddać komuś w prezencie. Może z nim zrobić, co chce, jeśli tylko nie narusza obowiązującego prawa i praw innych ludzi. Skoro tak, to ja chyba też mogę zrobić z moim królestwem to, co chcę. A skoro tak, to mogę też zrobić, co chcę z domem pana Wołka Zbożowego, nie? Ech, królu, tak kiedyś bywało. Dzisiejsze monarchie, również twoja monarchia, są oświecone. Przestrzegają praw. Jak kiedyś bywało? Zapraszam na krótką podróż w czasie. Na przykład dawno, dawno temu chłopi nie mieli praw własności do ziemi, na której pracowali. Ponieważ ziemia nie była ich własnością, pracowali na niej tylko ze strachu przed karą. Nie zależało im, po co się przemęczać, skoro tak mało się za to dostaje. Hey!
kiedy tej kary było zbyt dużo, chłopi uciekali. Szukali czegoś lepszego. Same kłopoty. Nie, tam, ale to było dawno temu. Jacy chłopi? Jakie kary? O czym ty mówisz? To akurat było dawno temu, ale były też czasy niezbyt odległe od współczesności, w których własność była tak naprawdę tylko słowem, pustym pojęciem. Niezbyt odległe, czyli? Teraz cofniemy się tylko o 20 lat. Europa Wschodnia, czasy komunizmu. W takich krajach jak Polska właściwie wszystko było państwowe, czyli było własnością państwa. Domy, fabryki, sklepy, gospodarstwa rolne. Ten skwer też był państwowy. I dlaczego nikt nie interweniuje? Dlaczego nikt nie wezwie służb porządkowych? A po co? Mam se strupa brać na głowę? A bo to moje jest, czy co? Państwowe! Niech się państwo martwi. No właśnie. Nie jest moją własnością. Nie muszę się tym przejmować. Kilkadziesiąt lat komunizmu sprawiło, że bardzo wielu ludzi zapomniało, czym jest własność prywatna. To oni wtedy w ogóle nic nie mieli na własność? Coś tam mieli. Samochody, meble. A domy? Domy też, ale większość ludzi mieszkała w blokach, które nie były ich własnością. Poza tym, system komunistyczny, który własność prywatną miał za nic, często dokonywał zaboru tej własności. Tak jak ty, królu, chciałeś to zrobić dzisiaj rano. Ty mnie porównujesz do systemu komunistycznego? Ja? Wasza królewska mość sam się z nim porównał, słuchając podszeptów generała. Wojacy nie powinni mieszać się do spraw cywilnych. Daruj sobie to zrzędzenie. Lepiej mi powiedz, jak tam się to wszystko skończyło. Dobrze. Feudalizm upadł. Komunizm upadł. Jeden upadł, drugi upadł, ja cię... Tak, to jednak. Nie, no, proszę się nie niepokoić. Wpadłem tylko, żeby osobiście przeprosić za dzisiejszy poranny incydent. To było głupie i nic mnie nie usprawiedliwia. Własność prywatna jest i pozostanie również w naszym państwie wielką wartością.